jak się wydostać w ogóle z gardy. Bo nieraz ktoś złapie w zamkniętą gardę albo w półgardę i jest ciężko przejść, więc warto jest wiedzieć, na co zwracać uwagę, żeby nie zostać związanym w tej gardzie, żeby się z niej po prostu uwolnić. Najpierw muszę mieć jakąś posturę, czyli muszę być w miarę wyprostowany. Jeżeli będę cały czas pochylony do przodu, to jego mały ruch nogami mnie zawsze będzie ściągał. Ja muszę się podpierać na ziemi czy na nim. Tak? Lepiej oczywiście na nim, żeby on nie wykorzystał tego, nie złapał mnie w dźwignię. Więc przeważnie trzymamy ręce na przeciwniku. Tak? Ale jeżeli ja będę ciągle pochylony, to będzie mi ciężko w ogóle ustabilizować tą pozycję. Dlatego muszę pracować biodrami i w razie czego muszę złapać taką pozycję, w której mogę odpuścić te uchwyty, żeby na przykład zerwać, bo on na przykład złapał mnie za rękę i chce mi tą rękę wciągnąć, więc jeżeli chcę ja zerwać ten uchwyt, no to muszę mieć odpowiednią posturę do tego, żeby nie polecieć do przodu. Tak? Być bokiem. Więc nie jestem cały czas o tak pochylony. Stąd będzie bardzo ciężko się wydostać. On będzie łapał mnie za szyję, będzie mnie dociągał, będzie łapał podchwyty, tak? I ja jestem narażony na jakieś poddania. Dlatego gdy stopy mam płasko, tak, i tutaj, że on mnie ściąga do siebie, to ja będę mógł pracować biodrami. Tak? Weź przyciągnij mnie nogami. Widzicie? Ja mogę leciutko unieść biodra i tutaj pracuję. Nie lecę tak na twarz. To jest pierwsza rzecz, jeżeli jesteśmy w gardzie. Więc chcę mieć jakąś dobrą posturę. Oczywiście ręce są pomocne, zawsze mogę się podpierać, zawsze mogę łapać jego ręce. Ja lubię złapać 2 na 1, żeby na przykład rozpinać gardę. I teraz mogę się unieść, tak? Wstać. Tą nogę mi nie może złapać. Tą rękę ma wolną, więc będzie łapał mnie za nogę na pewno. Ale ja już jestem na to przygotowany. Mam uchwyt. Tak? Nawet jak tutaj sobie wstanę i on złapał mnie za nogę, to ja mogę rozpiąć tą gardę i kombinować, jak przejść na przykład na tamtą stronę. Więc pierwsza rzecz, nie dać się związać. Nie leżeć na tym przeciwniku, bo tutaj dużo czasu też tracimy. Jeżeli będziemy cały czas leżeć na przeciwniku, a na przykład przegrywamy na punkty, no to wiadomo, to gra na naszą niekorzyść. A jeżeli ktoś złapie was w zamkniętą gardę, to naprawdę długo może was w tej gardzie trzymać. I cały czas będzie może nawet jakieś przewagi jeszcze łapał. Więc ja chcę wyprostować się, tak, wstawać i rozpinać jego gardę. Tu. I rozpinam jego gardę. Po rozpięciu, ja nie chcę, żeby on miał swoje stopy na moim ciele. Bo gdy ja się odsunę, to on kładzie stopy na moje ciało, tak, i ja już tracę równowagę. Może mnie podciąć, może mnie przewrócić, lecę na plecy. Więc gdy rozepnę gardę, to chcę mieć jego stopy poza moim ciałem. Nie chcę w ogóle, żeby on mnie odpychał. Ja chcę od razu przejść jego gardę najlepiej, tak? Więc wstajemy, rozpinamy, ale tutaj ciasno. No ja w razie czego mogę zrobić coś takiego. O, przejść jego gardę. Więc ja się nie bawię w to, że oddam mu całą przestrzeń. Nie chcę grać w jego grę. Chcę zamknąć od razu jego gardę. Na różne sposoby możemy przychodzić. Jeżeli ktoś nie lubi takiego łapania, może położyć ręce tutaj, na bicepsy, na barki, pod pachy, różnie. Trzeba uważać na dźwignię, na nadgarstki, ale gdy wstaniemy sobie stąd, tak, to też możemy rozpinać gardę. Oczywiście nie daję mu dwóch nóg do złapania. Jeżeli złapie mnie za obie stopy, to będzie trudno. Będę musiał uciekać jedną nogą. Tak? I gdy rozpiąłem, to teraz mogę kombinować, jakim sposobem chcę przejść tą gardę. Czy tu, czy tutaj, pod nogą, czy go będę nakrywał i przechodził. Ale zawsze pamiętam o tym, że jak rozepnę jego nogi, to jego stopy nie mogą być na mnie. Bo wtedy gram w jego grę. A to nie o to chodzi. Więc rozpinamy sobie. Tak? I tak jakbym w połowie ruchu się zatrzymywał. I kombinuję. Może wejdę sobie tutaj pod nogę. Może będę go zgniatał. I teraz sobie przejdę.
i on nie ma gardy. Jeżeli przeciwnik rozepnie gardę sam i będzie chciał stopami mnie dystansować, ja się rozepnie gardę, tak, i on się tu wysuwa, tak, i wchodzi stopami, chce złapać motyla czy coś, no to ja nie mogę czekać na to. Bo ja nie chcę, żeby on mnie przetoczył z tego motyla. Więc jeszcze raz, jak tylko czuję, że on na przykład rozpiął nogi, tu, to ja zbliżam się do niego, tak, i często wchodzę przynajmniej jednym kolanem do środka. Po co to jest? Po to, żeby on z powrotem nie zapiął tej gardy i po to też, że jeżeli gdzieś będzie atakował mnie dźwignią albo duszeniem, to żeby te kolano broniło mojej nogi. Bo tutaj już nie istnieje balacha, bo moja noga mnie broni. Trójkąt tak samo, będzie bardzo trudno mu zapiąć. Co innego, jeżeli moje kolana są o tutaj, tak? No on teraz może mnie zaatakować, nie ma problemu. Dlatego pozycja obronna od razu, gdy rozpięliście gardę, może na ziemi nawet zaczęliście rozpinać, tak? Może tutaj zaczęliście rozpinać. To już kolano broni. I następny krok to jest obchodzenie jego nogi. Ja często łapię go za kostkę i obchodzę tą nogę tak, żeby ją wyeliminować, a drugą nogę stawiam szeroko, żeby ta noga nie wchodziła znowu przede mnie. Tak? I teraz mogę go leciutko przygnieść i mam dobrą pozycję wyjściową. Mogę iść na lewo, na prawo. Więc z takiej pozycji, tak? Na jedną czy na drugą stronę. O, i stąd zaczynamy. Ja teraz mogę sobie zmieniać pozycję i przechodzić w tą stronę, albo mogę zgniatać, tak? Mogę sobie wejść tutaj do środka i mogę zgniatać i przejść na przykład do bocznej, czy przejść do dosiadu. Więc gdy jego nogi są rozpięte, może rozpięliście tu, może wcisnęliście łokcie i on rozpiął, tak? Chociaż początkujący nie puszczą tak łatwo nóg, znaczy zaawansowani nie puszczą tak łatwo nóg, a początkujących będzie to mocno bolało. Nie, Karolek? Dlatego tutaj to też może być dla niektórych dobre rozwiązanie, ale gdy on tylko rozepnie nogi, tak, może on sam rozepnie nogi, bo chce mnie atakować. Może złapał moją rękę i chce mnie zaatakować jakimś duszeniem czy coś. Jedno lub drugie kolano idzie w górę. Więc tu albo tu. Tak? Jeżeli on mi tą rękę wciąga, może to kolano będzie lepszym rozwiązaniem. No ja od razu chronię swój łokieć. Stopa idzie na biodro niebezpiecznie. Bo ta stopa może być na biodrze, może być na bicepsie, może być na szyi. Różnie, więc zaczynam przechodzić. Tak? I jego druga noga, ona będzie wchodziła do środka. Więc żeby temu zapobiegać, idę troszeczkę dalej. Tak? Jestem nad jego biodrami. Oczywiście troszeczkę przygniatam, ale też bez przesady. Nie kładę się za mocno do przodu, żeby nie stracić równowagi. Niektórzy chcą za głowę złapać, ale gdy ja idę do przodu, tak, to tracę tutaj kontrolę biodrami. Nie mogę też być przed nim, bo on teraz łatwo będzie się poruszał, łatwo zrobi dystans. Więc jeszcze raz. Gdy rozpinamy gardę, na przykład stojąc, tak, nie pozwalam, żeby on stopy zarzucił na mnie. Więc ja teraz mogę wejść ciasno, tak, i sobie przechodzić na różne sposoby. Mogę wejść kolanem do środka. Tak, mogę sobie przejść tu. Też. Mogę na drugą stronę. Ewentualnie, gdy bronię się, pamiętam, żeby jego dwie nogi znowu nie poszły na moje ciało, dlatego izoluję jedną, izoluję drugą i jestem w dobrej pozycji wyjściowej. Dobrze? Spróbujmy.